Witamy w kolejnym programie Biznes Cafe. Witaj, Michale. Witaj, Tomaszu. No, mamy piękną wiosnę, jest zielono, pięknie to wszystko wygląda naokoło, ale wiem, że dzisiaj przygotowałeś ciekawy materiał, gdzie też jest trochę kolorów zielonych, mam makę, która jest zielona, trochę nie. Właśnie. Powiedz nam, o co chodzi z tym zielonym i niezielonym kolorem. Okazuje się, że rzetelna firma w oparciu o Krajowy Rejestr Długów przygotowała taki ciekawy raport dotyczący wskaźnik właściwie rzetelności polskich przedsiębiorstw. Co to znaczy? Rzetelności, w której biorą pod uwagę zdecydowanie zadłużenie, czyli kwestie płatności, kto ile ma zadłużenia wobec kontrahentów czy tam Urzędu Skarbu Państwa ogólnie. Bardzo ciekawie wygląda, jest to dobrze przygotowane chyba po raz pierwszy, bo wcześniej te zadłużenia były liczone w różnych raportach na województwa. No i liderem na przykład było, nie wiem, Opolszczyzna, bo... Czyli najmniejsze województwo. Najmniejsze, tak. Natomiast w tej chwili zrobiono w podziale na 1000 firm, czyli wychodzi nam średnie zadłużenie. No i tu ciekawostki, tak? Ta zielona plama to jest Podkarpacie i Lubelszczyzna. No właśnie, czyli południowo-wschodnia Polska. Tu jest przyjęta punktacja, najlepiej podkarpackie 48 punktów, najsłabiej kujawsko-pomorskie 5 punktów. To mniej więcej odnosi się do 1,6 miliona zadłużenia na te 1000 firm w podkarpackim, a dobrze ponad 4 w kujawsko-pomorskim. Czyli pewnie 3 razy tyle. Łódzkie nieźle, 25 punktów. Czyli gdzieś po środku. Stawki. Co ciekawe, ci najrzetelniejsi typu wielkopolskie poznaniacy zawsze tak określani są poniżej łódzkiego. No tak, porównywalnie, ale ciut poniżej. Patrzę, że oprócz kujawsko-pomorskiego jeszcze niechlubne doły tabeli okupuje województwo śląskie. Województwo śląskie. Czyli to jest w ogóle ciekawe. Myślę, że w ogóle musimy zapytać i zapytamy dzisiejszego eksperta, ale to za chwilę. Skąd zadłużenie w firmach, choć może nie jest ekspertem od zadłużenia, ale od podatków. Czy na przykład podatki na to wpływają? Ale o tym za chwilę. To jest bardzo dobry temat, ale zanim właśnie przejdziemy do eksperta, powiedz nam, na pewno coś ciekawego przygotowałeś, jakieś ciekawe wydarzenia. Zaproszenie. Tak, bardzo zaproszenie. Gorące zaproszenie. Zapraszam w imieniu Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej i w imieniu tu Łódź oczywiście też jako patrona medialnego na 17 już łódzki rajd przedsiębiorców. Jedyną tego typu i największą imprezę środowiska biznesowego, która jest z jednej strony integracyjna, jest świetną zabawą, a z drugiej strony charytatywna, bo jedziemy na rzecz Fundacji Gajusz, jak zawsze. 8 czerwca. Startujemy, to nie jest wyścig, to jest zabawa. Zawsze mówimy, że każdy będzie mógł w każdym kolejnym roku prawdopodobnie zrobić coś, czego w życiu nie robił. To są niespodzianki przygotowane na kolejnych punktach. Serdecznie zapraszamy, zaczynamy z Stadionie Orła, kończymy w Uniejowie. No i tam fajny biznesowo-rodzinny piknik. A powiedz mi, czym można odbyć ten rajd? Czy to musi być jakiś pojazd mechaniczny? Tak, no to jest rajd samochodowy, ale to pojazd może być jakikolwiek, bo to nie jest ani rajd terenowy, ani... To może zaprośmy do pewnej kreatywności, żeby na przykład jakoś przyozdobić ten swój pojazd mechaniczny, może go jakoś obrędować albo jakoś upiększyć. To zawsze jest mile widziane i w momencie, kiedy mamy załogi, które no... te różne zadania wykonały w podobnym stylu i za podobne punkty, to może właśnie zdecydować, więc do tego namawiamy. Obrędowujmy te samochody, bo to też takie trochę święto łódzkich firm. Czyli zachęcamy Zapraszam wszystkich do szczegóły i rejestracja www.rajdprzedsiębiorców.pl. Świetnie, zapraszamy do kreatywności i do pokazania się przez łódzkich przedsiębiorców z jak najlepszej strony, a tymczasem... Teraz zapraszamy do drugiej części naszego programu. Witamy w drugiej części naszego spotkania. Mamy eksperta. Michale, przedstaw naszego gościa. Przewodniczący
Krajowej Izby Doradców Podatkowych Adam Mariański, łodzianin. Tak jest. Bo Izba Krajowa Warszawska oczywiście. Ogólnopolska. Ogólnopolska, tak, ale z siedzibą w Warszawie. Porozmawiamy o tym najpierw, czym się zajmuje Izba i jakie ma kompetencje, jakie ma zadania do wykonania. Tak w telegraficznym skrócie, żebyśmy wiedzieli, jak możemy spojrzeć na nią. No, Izba Doradców Podatkowych jako samorząd zawodowy, tak jak i adwokatów, radców prawnych, jest samorządem zawodu zaufania publicznego, więc oczywiście zrzeszamy osoby, które wykonują czynności doradztwa podatkowego. To jest o tyle istotne, że korzystając z usług różnego rodzaju doradczych, powinniśmy korzystać z osób, które mają uprawnienia do wykonywania tych czynności. Bowiem na rynku jest wiele osób, które świadczą usługi doradztwa podatkowego, nie mają do tego uprawnień. Na przykład biura rachunkowe, grupy kapitałowe. A jak to sprawdzić? Jest rejestr dostępny na naszej stronie. Można sprawdzić, czy to jest osoba wpisana na listę doradców podatkowych, czy też jest podmiotem uprawnionym, czyli na przykład spółka ZO musi być wpisana oddzielnie. To jest o tyle istotne, że tylko osoby, które są wpisane i mają takie uprawnienia, gwarantują należyte wykonanie czynności, które zlecimy. Bo to jest kwestia ubezpieczenia, odpowiedzialności dyscyplinarnej. Na przykład księgowym może zostać każdy, to znaczy jutro może postanowić wykonywać te czynności, tak, nie tak. mieć ubezpieczenia, nie mieć żadnej odpowiedzialności zawodowej. No oczywiście cywilną, w sensie powództwa przed sądem możemy dochodzić, no ale no, tego nie o to chodzi. Tutaj mamy cały system szkoleń, nawet doradca, który się nie szkoli, podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej. W związku z tym oni muszą się kształcić, muszą cały czas być na bieżąco, a zmiany w przepisach podatkowych są tak szybkie, że nawet doradca podatkowy czasami ma problem, żeby za nimi nadążyć. No, to wiemy. Najtrudniejszy problem chyba w ogóle, dzisiaj do dyskusji. Podatki. No. Cóż bardziej pewnego niż śmierć podatki, jak to się mówi. I teraz to, co mówiliśmy w pierwszej części. Czy te zmiany, które non-stop mamy właściwie w prawie podatkowym, idą w takim kierunku, który może wpływać na przykład na problemy finansowe, zadłużanie się firm? No zadłużenie zapewne, bo już rośnie presja fiskalna, przede wszystkim zmiany w VAT-ie, które już przeszliśmy, to chociażby split payment i inne rodzaje obostrzeń, ale czeka nas w najbliższym czasie o wiele większa presja fiskalna, no bo trzeba sfinansować wydatki. Ta presja objawi się w obszarze podatków dochodowych. Będzie szereg zmian, myślę, że po wyborach, bo przed wyborami byłoby to niezbyt ryzykowne. Wyborach jesiennych. Tak, no bo chociażby słynny test przedsiębiorcy, który... Z którego się wycofano, myśmy tu wielokrotnie o nim mówili, Nie, zmieniono taktykę, kontrolę prowadzi ZUS. Aha. Tak, wszczyna i w tym momencie. I to bardzo ciekawy sposób. Obserwujemy takie zjawisko, że przedstawia się tym samozatrudnionym zestawienie, jaką by mieli emeryturę, gdyby byli na umowie o pracę, a jak ich oszukał pracodawca, każąc im prowadzić działalność gospodarczą. I to się odbywa jeszcze przed przesłuchaniem. I potem ten pracownik oczywiście mówi, tak, rzeczywiście ja jestem pracownikiem, a nie wykonuję czynności związane z działalnością gospodarczą. I od tej strony kwestionuje się działalność gospodarczą. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za ZUS i za podatek dochodowy jako płatnik. W związku z tym... Znaczy do tyłu to jeszcze, tak? Tak, 6 lat do tyłu można kontrolować. Więc to też jest kwestia taka, że ten rygoryzm przepisów i represyjność, bo mogę śmiało to powiedzieć, mamy najbardziej represyjne prawo podatkowe w Unii Europejskiej. Moje ulubione jest zestawienie kar za raportowanie schematów podatkowych. Tak, przeliczając na złotówki w Unii Europejskiej 100 tysięcy, 150, najwyższa jest w Szwecji 250 tysięcy, a następna jest Polska 21 milionów 600 tysięcy. Więc jeżeli popatrzymy sobie na represję, jesteśmy w czymś zdecydowanym liderem, to tak naprawdę to, co tutaj pan redaktor pytał, to nie chodzi o to, żeby przyjść do doradcy, kiedy się pali, bo to może być za późno. Dzisiaj tak zwany compliance, czyli zapobieganie ryzyku podatkowemu, ryzyku gospodarczemu, bo to nie tylko podatkowe przepisy, ale odpowiedzialność karna, odpowiedzialność podmiotów zbiorowych, RODO i tamte inne wszystkie obostrzenia, prawda? Jeżeli dzisiaj przedsiębiorca nie będzie się zabezpieczał, przygotowywał, wprowadzał procedur, no to później taka kara 21 milionów 600 tysięcy wielu już nie uratuje, tak? Nie ma szans uratować, kiedy jest tak duża kara. Adamie, no, jesteś nie tylko szefem izby, ale prowadzisz własną, bardzo dużą kancelarię. I teraz doświadczenia. Bo to, o czym mówisz, no, jak już się nagle coś dzieje, to były takie sytuacje, że coś się dzieje, zwarcie z przedsiębiorcy, z urzędem i oni przylatują do ciebie i mówią ratuj.
Czy wtedy jest jeszcze coś do ratowania, czy należałoby dużo wcześniej? Nie, dużo wcześniej, natomiast no, po pierwsze trzeba zapobiegać, to co powiedziałem, ale po drugie, jeżeli jest kontrola, to osoba powinna pomagać, ten pełnomocnik profesjonalny, jak najszybciej. Jak ktoś przychodzi na etapie skargi do sądu, to już szanse są małe, powiedzmy. Będę dążył. Co to znaczy zapobiegać, tak? Bo no właśnie, w którym momencie nie mówimy, się zdecydować na kontakt? Bo nie mówimy przecież o działaniach, mówimy o działaniach prawnych, nie kombinacjach. Prawda? Tak. Mówimy oczywiście o działaniach prawnych. Co to znaczy zapobieganie w tym kontekście? No, mamy wiele takich instrumentów, chociażby tak jak pytasz o kontrolę. Jest pełnomocnictwo ogólne, funkcjonujące od 4 lat, gdzie ustanawia przedsiębiorca pełnomocnika do wszystkich czynności przed urzędami skarbowymi. W związku z tym urząd nie może go pominąć. Jakiekolwiek wezwanie, jakakolwiek czynność odbywa się za pośrednictwem pełnomocnika. Co to znaczy? Że jeżeli to wezwanie ma charakter techniczny, tam jakiś wyjaśnień, to podatnik sobie sam wyjaśni. Ale z wielu wezwań wynika, że jest to właśnie wyzwanie dla przedsiębiorcy, ponieważ wzywa się go do czynności, których nie jest zobowiązany dokonać, przedstawienia dowodów, które nie musi prezentować, a czasami wręcz te wezwania wskazują już na przyjętą, określoną linię, w której będzie prowadzona te sprawdzenia albo kontrola w przyszłości. Niektóre wezwania, to już nie dotyczy przedsiębiorców, ale mają charakter wręcz czynności zabronionych, przekażenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych, tak jak wezwania weselników, którzy musieli się tłumaczyć, kogo zatrudnić na weselu, kto im grał i za jakie pieniądze, a oni nie byli żadną stroną postępowania i urząd nie mógł ich wezwać. To był zwykłe przekroczenie uprawnień przez funkcjonariusza i w stosunku do nich powinny toczyć się postępowania karne. Ja rozumiem, że w relacji przedsiębiorca a urząd, no bo zakładamy, że mamy po jednej stronie nie firmę nieetyczną, która próbuje rzeczywiście oszukiwać fisku, tylko normalnego przedsiębiorcę prowadzący rzetelnie swoją działalność i po drugiej stronie urząd. Moim zdaniem powinna być to relacja współpracy. A mamy teraz, mam wrażenie, cały czas w Polsce taką relację, kto kogo na czym, znaczy w jedną stronę. Dokładnie. Na czym próbuje złapać, tak? Do tego, gdzie i na czym można przedsiębiorcę. Są oczywiście instrumenty porozumiewawcze pomiędzy administracją a podatnikiem, bardzo małe i rzadko stosowane, powiem dlaczego. Na przykład uprzednie porozumienia cenowe, gdzie można uzgodnić z Ministerstwem Finansów, jakie stawki między podmiotami powiązanymi są właściwe, można rozliczać wtedy koszty, ale czas oczekiwania jest od kilku do kilkunastu miesięcy, ponieważ administracja nie była przygotowana na taką ilość wniosków, bo podatnicy naprawdę chcą współpracować, chcą naprawdę uzgodnić, nie chcą unikać podatku. Nowe mechanizmy są proponowane w ordynacji podatkowej, która za 2 lata ma wejść w życie, nowej ordynacji podatkowej, jak mediacja, jak umowa podatkowa, ale obawiam się, że do momentu zmiany mentalności urzędników, a także zabezpieczenia ich przed zarzutem, że podpisali porozumienie, które naruszało interes Skarbu Państwa, one nie będą funkcjonować w praktyce. No bo dzisiaj mamy sytuację taką, że jak urząd przegrywa w sądzie, w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, to skarży praktycznie każdy wyrok do NSA na wszelki wypadek. No to jak on podpisze ugodę podatkową? Jak on zgodzi się ustąpić z podatku? No bo ugoda polega, że dwie strony z czegoś tam ustępują. Jakiś kompromis następuje. Kompromis następuje. Więc tutaj się troszeczkę obawiam, że te instytucje będą fasadowe. Tym bardziej rośnie rola doradztwa takiego zapobiegającego, czyli audyty wcześniejsze, opinie zapobiegające. Podam przykład. Nie trzeba występować z wnioskiem o interpretację podatkową. Opinia doradcy, który opiera się na utrwalonej linii interpretacyjnej albo orzeczniczej, jest tak samo ważna, tak samo chroni podatnika, jak interpretacja indywidualna wydana przez ministra finansów. Mało kto o tym wie. A występując z wnioskiem o interpretację, troszkę wystawiamy się na strzał, ponieważ obserwujemy taką sytuację, że podmioty, które pytały... Jak tylko ktoś występuje, natychmiast przychodzi kontrola. Może nie natychmiast, ale wielokrotnie jest to kontrola. Dzisiaj typowanie do kontroli jest bardzo dobre, to znaczy spadła liczba kontroli, ale efektywność ich jest o wiele większa, to znaczy na każda kontrola, czy prawie każda, kończy się jakimś tam przypisem, jak to się mówi. Te przypisy wzrosły, czyli na jedną kontrolę kwota przypisu jest 3-4-krotnie większa niż jeszcze kilka lat temu, w związku z tym ta efektywność typowania rośnie. Co też oznacza, że więcej jest kontroli dużych podmiotów, średnich dużych podmiotów, a mniej jest małych podmiotów. No chyba, że będzie samo zatrudnienie kontrolowane. Tak. No właśnie. To brzmi, powiem szczerze, mało optymistycznie. Mało optymistycznie. Dokładnie chciałem to powiedzieć. Znaczy ja bym chciał jeszcze tak na koniec jedną rzecz. Czy jednak obserwujemy, no bo
ministerstwo nam przypisane, pani Jadwiga Emilewicz, też wcześniej w sumie obecny pan premier Morawiecki, zapewniali, że no, przedsiębiorcy to jakiś priorytet. Powstawała konstytucja dla biznesu, szumnie ogłaszana, która no, miała nas chronić przed praktykami tego typu, czyli takim drenowaniem, próbowaniem tak, portfeli przedsiębiorców. Atakowania w sposób nie do końca czasami zgodny z prawem przedsiębiorców uczciwych. Czy to działa? Czy to idzie w dobrym kierunku? No niewątpliwie Ministerstwo Przedsiębiorczości oraz Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw, bo pan minister także działa w tym zakresie, jakby realizując konstytucję biznesu, podejmują szereg inicjatyw, ale zawsze Ministerstwo Finansów było takim jest tylko wyspą, częścią całej Rady Ministrów. Nie, nie, że Ministerstwo Przedsiębiorczości, a Finansów robi swoje. A Ministerstwo Finansów robi swoje. Problem polega na tym, nawet ostatnia sytuacja na panelu, który mieliśmy w Katowicach na Europejskim Kongresie Gospodarczym, gdzie pan minister, wiceminister finansów powiedział, że odmówiono wydania objaśnień podatkowych na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw, co jest sprzeczne właśnie z konstytucją biznesu, bo uznano, że Ministerstwo Finansów te przepisy nie dotyczą. Mamy jakby takie dwa obszary właśnie. Ministerstwo Przedsiębiorczości stara się kreować pomysły i chronić przedsiębiorców, a Ministerstwo Finansów jakby widzi tylko jeden cel – kasa. No ale nie może to być jedyny cel, bo kasa się kiedyś skończy, jak wykończymy tych, którzy tą kasę przynoszą do budżetu. Żeby kura znosiła złote jaja, to trzeba ją karmić, a nie podżynać jej gardło. Dokładnie. Jeden z byłych wiceministrów finansów powiedział coś takiego kończąc, że będzie ostro, ale jak ktoś przeżyje, to będzie już dobrze. O nie. Mam nadzieję, że przeżyjemy. A my dziękujemy serdecznie za wizytę w naszym programie. Adamie, nasza filiżanka, z której tu ci Niepowtarzalna. Jedyna taka programowa. Mają ją tylko ci, którzy wzięli udział. Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze, bo dużo tutaj mamy zawsze tematów, kiedyś jeszcze pozwolisz się zaprosić. Dziękuję bardzo. I wypijemy wspólnie kawę w Biznes Cafe. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A my zapraszamy naszego dzisiejszego gościa. W trzeciej części o szkole w biznesie, co się zdarzało, bo są szkoły w biznesie, ale o szkole, która nie powstała, by robić biznes, tylko by wspierać biznes. No, ciekawy układ. Albo o biznesie w szkole. Pani Magdalena Mac, prezes zarządu British International School w Łodzi. Witam serdecznie. Dziękuję. Witam serdecznie również. Jest pani szefową szkoły, która powstała, tak można by powiedzieć, trochę na zamówienie. Jedynej albo takiej w województwie. Tak, czy w województwie, chyba. Prawda? Proszę powiedzieć, co było motywacją do stworzenia szkoły i kiedy ona powstała? No właśnie to, co pan powiedział. Biznes. Żeby przyciągać biznes do Łodzi, niestety, ale musiała powstać szkoła. Stety. Stety, tak? No bo menadżerowie, którzy przyjeżdżają do międzynarodowych firm, są zazwyczaj w wieku tak 30 parę lat. Mają dzieci w wieku szkolnym i to jest jakby warunek do tego, żeby się zdecydowali do przyjechania do jakiegoś miasta. Także rzeczywiście powstaliśmy w 2013 roku na zamówienie, na prośbę pani prezydent Zdanowskiej, Uniwersytet Łódzki taką szkołę szybciutko stworzył i istnieje już teraz 6 lat. Właśnie, to jest ciekawe, że istnieje 6 lat. Obecnie jeszcze mieści się w budynku za Biblioteką Uniwersytecką, prawda, na terenie tego kampusu uniwersyteckiego, ale już chyba niedługo, bo szkoła się chyba już nie mieści. Ja widziałem niedawno, tam jest sporo tych dzieciaczków. No jest sporo już od 2 lat, żeśmy szukali. No w tej chwili jakieś 125 dzieci mamy w wieku od 3 do 18 lat, więc ten rozrzut jest bardzo duży. Zaczyna się od przedszkola. Tak, tak, zaczyna się od przedszkola. Łącznie z przedszkolem, wszystko oczywiście w systemie brytyjskim. Jedynym językiem komunikacji jest język angielski w szkole, także polski jest tylko jako język obcy. Ale jest. Jest. Jako absolutnie to jest obowiązek, że wszyscy obcokrajowcy muszą uczyć się języka obcego, polskiego jako obcego. Natomiast dzieci polskie mają język polski w takim samym zakresie, jakby miały w szkole polskiej. No właśnie, dzieci polskie. Cóż robią w tej szkole dzieci polskie? No uczą się. Ale nie, czy to nie było takie założenie, że to są tylko szkoła dla obcokrajowców, czy też znaczy nie? Myślę, że to nie. No jest też duża grupa osób w Łodzi, która planuje swoje dzieci wysłać za granicę na studia i takie przygotowanie w szkole brytyjskiej, kiedy oni poznają terminologię poszczególnych dziedzin nauki,
w języku angielskim jest dla nich bardzo istotna. Ale to im zalicza taki sam program jak, nie wiem, w szkole podstawowej publicznej w Polsce? Znaczy program jest inny i podejście też jest zupełnie inne do nauczania. Natomiast oczywiście wiele tematów się łączy i pokrywa, tak? I nie ma też problemu jakby z przejściem z jednego systemu do drugiego, bo to się zdarza oczywiście, tak? Natomiast no, system brytyjski jest troszeczkę odmienny, jest taki bardziej komunikatywny, bardziej nastawiony na uczenie umiejętności młodzieży, tak? Nie tylko samej wiedzy, którą można u pana Google'a znaleźć, ale umiejętności, kooperacji, otwartości, takich miękkich bardzo umiejętności. To jest bardzo dobre przy kształtowaniu przyszłych pracowników czy menedżerów w firmie. Czy w związku z tym macie państwo takie sytuacje, że właśnie biznes, nie ten, który tu przyjechał, który no, też troszeczkę nie ma innego wyjścia, bo gdzieś to dziecko musi się uczyć, ale ten biznes polski wysyła dzieci po to, żeby się inaczej rozwijały i szykowały do... Oczywiście, tak. Bardzo często rodzice, jak prowadzę z nimi rozmowy jakby przed zapisaniem do szkoły, to mówią, że argumentem, żeby przyprowadzić to dziecko tutaj, jest to, że się nie odnajduje w systemie polskim, tak? W takim rygorystycznym, odgórnym systemie i szukają jakby innej... Przeładowanym wiedzą, a jednak trzeba potem mieć korki, tak? Dokładnie. Więc... Porozmawiamy jeszcze o biznesie, bo to jest ciekawe. Kiedyś miałem okazję robić materiał właśnie z uroczystości ze szkoły i spotkałem rodziców, którzy też są bardzo aktywni biznesowo, są na przykład szefami izb międzynarodowych, handlowych, czy też właśnie przedstawicielami tego wysokiego szczebla kierownictwa, managementu w korporacjach różnych. Proszę powiedzieć, jak oni postrzegają tę szkołę, jak oni postrzegają jej znaczenie, dlatego że tutaj są po prostu? No myślę, że bardzo pozytywnie, tak? Bo to jest istotny element jakby rozwoju również ich firm. Mamy przecież i takie osoby, które pracują w międzynarodowych korporacjach, ale tak jak pan mówi, również właścicieli firm, którzy założyli tutaj swój biznes, którzy się tutaj rozrastają i jakby no jest to dla nich taki interkulturowy również element rozwoju naszego miasta i też możliwości rozwoju ich biznesu. Myślę, że wasza szkoła jest takim elementem pewnego ekosystemu, nazwijmy to tak umownie, ponieważ w Łodzi dla tych przybyszów z zagranicy potrzebne są miejsca do mieszkania, prawda? Oni albo mieszkają w wynajętych przez firmy mieszkaniach, albo wiem, że na przykład w tych hotelach, które mają specjalne apartamenty przeznaczone na taki długi, długoterminowy pobyt, też mogą mieszkać z całymi rodzinami. Jest pewna oferta dopiero rodząca się kulturalna w języku angielskim, to jest na razie w powijakach, no ale szkoła już od 6 lat funkcjonuje, więc ci ludzie przynajmniej się czują bezpieczni, że mają gdzie te dzieci swoje posłać. No myślę, że tak, no bo do tej pory, znaczy przed 2013 rokiem, no to większość jednak jechała do Warszawy, a to był warunek sine qua non określonych inwestycji w Łodzi, stąd ja pamiętam ten rok i nacisk Urzędu Miasta, że jeżeli nie postawimy tutaj takiej szkoły, to nie pójdziemy dalej, jeśli chodzi o inwestycje zagraniczne w Łodzi. No udało się. Udało się i przyjeżdżają do nas również no, dosyć daleka, tak? Nawet jakieś 40 kilometrów, żeby do tej naszej szkoły jednak Co trzeba zrobić i na którym etapie, żeby przedsiębiorca, który myśli o tym, mógł umieścić u państwa dziecko? Kiedy są nabory? Jakie są w ogóle kolejki, ponieważ, jak rozumiem? Ponieważ jesteśmy bardzo specyficzną szkołą, więc u nas nie ma takiego twardego naboru jak w polskich szkołach, tylko my przyjmujemy dzieci przez cały rok, tak? Jeżeli przedsiębiorca przyjedzie w lutym to dziecko może od razu przyjść do nas czy do szkoły. Czy powinien przyjść porozmawiać z panią? Oczywiście, ze mną albo z panem dyrektorem bardziej, bo ja raczej prowadzę takie rozmowy no, z rodzicami, którzy nie bardzo mówią po angielsku, ponieważ no, pan dyrektor jest Brytyjczykiem, zna polski, ale w ograniczonym zakresie, więc ja głównie rozmawiam z rodzicami polskimi, natomiast on rozmawia z rodzicami międzynarodowymi. Oprowadzamy oczywiście rodziców, dzieci. Jest również możliwość tak zwanego test day, czyli że dziecko przychodzi do nas na 1-2 dni, do klasy, do której by ewentualnie
chodziła i też patrzy, i sprawdza, jak się w tym wszystkim czuje, tak? Mhm. Jak to wygląda, jak to porównać do innej szkoły. Także jest oczywiście taka możliwość, żeby to dziecko też miało taką pewność, że tak, to jest miejsce, w którym ja bym chciała być. Mamy taki zwyczaj tutaj w programie, że pytamy naszych gości biznesowych o to, co było w ostatnim czasie albo w dalszej perspektywie w historii największym sukcesem firmy. Czyli spójrzmy na to pani jak oczami. Jak na firmę. Tak, jak na firmę. Mhm. Co uznaje pani za największy sukces British International School? Myślę, że naszym największym sukcesem jest to, że ciągle rośniemy. Tak, że właściwie no, co roku 10-20% jest więcej uczniów. Myślę, że w przyszłym roku będzie jeszcze znacznie więcej, bo w tej chwili zainteresowanie jest ogromne. No i sukcesem jest to, że wreszcie mamy nowy budynek, tak? Proszę powiedzieć, gdzie się szykuje? Znaczy, budynek jest na ulicy Fabrycznej 4, to jest na tyłach Parku Źródliska, to jest tuż obok szkoły filmowej, także w samym centrum Łodzi. No, podpisujemy ostatnie papiery z miastem, bo to jest no, ukłon teraz w stronę miasta. W Mierzodnik dostaliśmy ten budynek. Na razie w najem, być może z czasem będziemy w stanie go po prostu wykupić na własność. No ale już właściwie mamy pewność, że go mamy, już projektujemy, także bardzo remonty się cieszymy. Się remonty bardzo gruntowne, bardzo duże. Wydaje nam się, że nie zdążymy na 1 września na tyle duże te remonty są planowane. Trzymamy kciuki, żeby się jednak... Ale to nie dało. Ale musi przyjmujecie, się udać. Przyjmujecie cały rok, więc 1 września jest tylko taką datą umowną w Państwa szkole. Tak jest. To tak co? Jest. Życzymy dalszego rozwoju, bo Wasz rozwój jest bardzo dobry dla biznesu, rozwoju biznesu w Łodzi. Więc i to takiego międzynarodowego biznesu. Niech tak się dzieje, tak a mamy też nadzieję, że patrząc na Was kiedyś może zreformuje się polska szkoła, bo po ostatniej reformie to raczej Wam przebywa z tamtej no, strony tak, gdzieś. Trochę tak. Dziękuję serdecznie. Bardzo. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję, dziękuję bardzo.